Siemaneczko moi wszyscy widzowie, z tej strony Kuba Gogo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z World of Tanks Blitz. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem niskiego tieru, czyli będzie to seria LOL Tanki. A będzie to czołg francuski 5 tieru, czołg ciężki, czyli Renault G1. No ze względu na to, że właśnie to jest czołg niskiego tieru, no to myślę, że w tej serii może się odnaleźć na pewno. Chociaż no, niektórzy powiedzą, że 5 tier to nie jest low tier, ale dla mnie dopiero wysoki tier to jest od 6 zwyż, chociaż nawet niektórzy mówią, że 8 to dopiero jest wysoki tier. Ale w tej serii LOL Tanki, no powiem, że pokazuję czołgi od tieru 1 do 5, więc jeżeli byście chcieli, nie wiem, jakieś czołgi w serii LOL Tanki możecie powiedzieć, tutaj macie na przykład kilku, możecie dodać jakieś inne, głównie drzewkowe. Jeżeli i co można powiedzieć o tym pojeździe? No, o tym pojeździe mogę jedynie powiedzieć, że był dostępny za darmo, no w cudzysłowie za darmo, wybaczcie, z subskrypcji, ona była darmowa, ale no wiadomo, jeżeli ktoś nie miał czasu, nie mógł codziennie wchodzić do gry, no to musiał troszeczkę zapłacić, żeby dostać ten czołg. Więc no, tylko tyle mogę powiedzieć co do tego pojazdu. Przejdźmy teraz troszeczkę do przygotowania tego pojazdu, żeby jak najlepiej wykorzystać go do gry na tych tierach. Jeszcze zanim zaczniemy całe omówienie, chciałem was zachęcić jeszcze do zostawienia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie pominąć się stałych materiałów na kanale. Mam nadzieję, że uda nam się za niedługo dobić 350 widzów. Może do końca wakacji będzie nawet 400, będzie na pewno bardzo dobrze. To będzie bardzo fajna niespodzianka dla mnie. Oczywiście napiszcie komentarz, ocencie sam pojazd, ocencie sam film, czy wam się taka seria podoba, czy to nie jest dobry pomysł, żeby nagrywać niskie tiery. Chociaż patrząc na nakietę, no to większość osób chciało, żebym zrobił film o tym pojeździe, więc raczej nikt nie będzie miał pretensji, a przynajmniej większość nie będzie miała pretensji. Oczywiście zapraszam też na Discorda, link w opisie filmu, a my lecimy z zamówieniem pojazdu. A dokładnie oczywiście chodzi o przygotowanie pojazdu do bitwy. Tutaj takich pierdów jak załoga, moduł oraz kamuflaż nie będę gadał, bo niski tier to nie jest jakieś tam mega ważne. Z materiałów eksploatacyjnych to raczej będzie to standardowo wiele zadaniowy zestaw naprawczy, adrenalina oraz zestaw naprawczy. Może ktoś ewentualnie zamiast tej adrenaliny czy naprawy dać turbo spężarkę, ale raczej to jest nieopłacalne. Zapasów dałbym puszkę, paszczetu oraz zestaw ochronny. Może ktoś zamiast tego zestawu dać standardowe paliwo, żeby przyspieszyć pojazd. I tak na tych niskich tierach to są tak sobie zapasy, że to raczej za dużo nie daje. No ale no, może ktoś spróbować. Amunicja wygląda tak. No i wyposażenie. No każdy może wybrać sobie wyposażenie do własnych preferencji. Jednak z mocy bitewnej wybrałbym mechanizm zasobujący, żeby miał szybsze przeładowanie. Może ktoś ewentualnie dać skalibrowane pociski. Myślę, że to też nie będzie jakieś tam mega głupie. Na drugim miejscu będzie ulepszony system naprowadzania dla lepszego czasu celowania. No i dział wyborowy, żeby poprawić celność. Z żywotności będzie system izolacyjny plus, który nie tylko zmniejsza wam szansę na uszkodzenie silnika, ale tak jak zawsze daje mniejszą szansę na zranienie załogi, mniejszą szansę na wybuch i dodatkowo macie mniejsze uszkodzenia, znaczy mniejszą szansę na to, że przebiją was pociski wysokokalibrowe. W ogóle nie wiem dlaczego, ale dwa razy milimetry się wypisałem, to pewnie jakiś błąd gry. Z żywotności dałbym staranny montaż, na końcu skrzynkę z narzędziami. Ze specjalizacji będzie ulepszona optyka, może ktoś dać siatkę maskującą, żeby lepszy miał kamuflaż, ale to raczej nie będzie jakieś tam ważne. Ulepszone sterowanie także, myślę, że będzie lepsze. No i to ostatnie to jest wybór osobisty, każdy sobie wybiera co chce dla własnych preferencji, ja włożę system bez sam materiałów. Więc tak wygląda przygotowanie tego pojazdu, tak bym mniej więcej zamontował moduły. No każdy sobie i tak może wybrać co chce, mi to nie jest jakaś tam duża różnica, ale to jest dla mnie jednak wyposażenie preferowane przeze mnie. Więc jak ktoś podobnie myśli, tak jak ja, ktoś podobnie gra jak ja, no to myślę, że na pewno będzie miał z takiego wyposażenia najlepsze rezultaty, więc kończymy omawianie, przejdźmy teraz do bitwy. No, po prawie 4 minutach czekania wrzuciło nas na mapę Fort Rozpacz w losowaniu 6 oraz 5. Chyba nikogo to nie dziwi, a przynajmniej mnie to w ogóle nie dziwi. Jeszcze jedna informacja, na 5 tierach będę grał tylko tryby dominacji. Dlaczego? To znaczy, wybacz, nie tryby dominacji. Chodzi mi, że nie będę grał na trybach dominacji. A dlaczego? No bo w trybie dominacji 5 tier będzie zawsze rzucony na 6.
A w trybie spotkaniowym piąty tier ma szansę na walkę z innymi piątkami oraz nawet z czwórkami. Chociaż i tak zazwyczaj będzie walczył na szóstkach, więc no minimalnie zwiększam szansę na to, że rzuci mnie na topie. Więc no to niestety jest problem tych piątych tierów, że w większości bitew musi walczyć na dole stawki, po prostu no nie daje sobie rady, no. Tak jak mówiłem, no piąty tier to jest taki raczej tier typowy pod fan, żeby się zabawić, a szósty tier to już jest tier taki, że no gra się nawet na nich turnieje, więc no tak walka z fantankami, no to nie mam w ogóle żadnego sensu z takimi czołgami, które mają sporo jakości, no kurde. W takim spotkaniu z takim nawet KW-11, no to po prostu będzie ciężko, nie mówiąc już o RL-u, czy nawet obiekcie 244, no to w ogóle nie mają szans. Więc no to jest niestety problem piątych tierów, że kurde, ja bym krótko to zmienił, żebym dał tylko losowania na piątki maksymalnie, ewentualnie czwórki, dał preferencyjny matchmaker piątym tierom, żeby na szóstki nie były rzucane. No w szóstki wtedy by trochę poszkodowane, bo by nie rzucono na piątki, ale no kurde, nie byłoby przynajmniej takiej niesprawiedliwości, że piątki są łatwo robione przez szóste tiery. Dobra, zagadałem się w ogóle o niepotrzebnych rzeczach. Jest też, to zapomniałem powiedzieć o sprawie parametrów, więc tutaj nie będę długo przedłużał, powiedzmy po prostu szybko. Mobilność jest raczej średnia. Jak na czołg ciężki nie jest zła, aczkolwiek jak na piąty tier, no to mogło być lepiej. Prędkość maksymalna i znośna. Trochę moc silnika jest niezadowalająca, ale można to znieść. Obrót też myślę, że nie jest zły, można przeżyć, więc no mobilność jest na średnim poziomie. Jeżeli natomiast chodzi o pancerz, no to pancerz też nie jest najlepszy. Też nie najlepszy do najlepszych. Czwarte tiery mogą to przebić, piąte tiery bez problemu przebijają, już nawet nie mogą szóstka, które kurde, nawet nie muszą amunicji specjalnie ładować, by to przebijać. Nawet piątki bez golda przebiją bez problemu, no. Niestety to jest troszeczkę nie fair, że czołg nie ma pancerza. BDR, no już coś tam potrafi odbijać, a niestety ten Grenog 1, mimo że ma podobny kadłub, no to niestety nie odbija nic. Co można jeszcze powiedzieć? No 795 mamy HP, więc no HP mamy dość sporo, aczkolwiek porównując do takiego Mitsu czy KW1, no to troszeczkę mamy za mało. Natomiast można jeszcze powiedzieć, to zalet na pewno działo. Mamy w miarę fajne uszkodzenia 170, chociaż większy od Churchilla, który ma 160, no to trochę ma słabe. Aczkolwiek tak preferuję grać działem z uszkodzeniami 90, bo to działo jest strasznie niecelne i ma słabe uszkodzenia. Wracając do tematu, no to jeszcze mamy w miarę fajne DPM. No i w miarę celnie strzela, może nie jest jakiś tam super snajper, ale cela w miarę celnie. Trochę gorzej z penetracją, to może być problem. I tak wyglądają parametry tego czołgu. Czasami jeszcze silnik się zapali, czy po prostu dostaniemy silnik, ale to jest chyba raczej normalne w francuskich czołgach. Bitwa kończy się zwycięstwem. Może trochę zamotałem w czasie omawiania tych parametrów, ale no zdarza się. Także tak wyglądają statystyki tej bitwy. Zrobiliśmy na szóstych tierach 1175 damage oraz 857 pasyście plus frag. Co dało nam medal wsparcia oraz oznakę drugiej klasy, czyli top 20% bitew pod względem EXPA w ciągu tygodnia. Więc no w miarę zrobiliśmy robotę. Chociaż powiedzą niektórzy, że to jest niski tier, że o nich łatwo się siemki wbija, ale dla mnie piąte tiery mają tak samo duże wymagania jak dyszki, więc no nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje, że piąte tiery mają duże wymagania. Jeżeli chodzi o zarobki, no to mimo tego, że nie jest to czołg premium i nie mam konta premium, no to uda nam się zrobić prawie 22 tysiące. No niskie tiery i tak nie mamy jakichś tam dużych kosztów napraw, więc no nie ma co narzekać. Najczęściej chyba płacimy za materiały i to jest chyba jedyny koszt. Co do wyniku, no to zrobiliśmy drugi wynik w mojej drużynie, trzeci w obu drużynach. Tutaj jest trwało, zrobił więcej. To jeden heavy tutaj więcej zrobił z naszej drużyny. Jeżeli chodzi o wynik expo, to drugi wynik w obu drużynach, jak i w mojej drużynie. Warto nawet zobaczyć coś ciekawego. Ten jeden heavy miał więcej expo ode mnie, a gościu dostał trzecią klasę i dostałem drugą, więc no to może coś świadczyć o tym pojeździe. Ale o samym jakby znaczeniu zdobywania emek na tym pojeździe, no to opowiem na koniec. Ale przejdźmy teraz do drugiej bitwy i tu bardziej skupimy się na potyczce. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić więcej. A jak nie, no to trudno. No i druga bitwa, którą pokażę na odcinku, będzie na mapie Molendik. Tym razem losowanie z piątkami i czwórkami, czyli jednak udało się znaleźć bitwę, w której będę walczył, no powiedzmy, na topie. Więc moją taktyką będzie pojechać na prawo.
No, od razu powiem, że zrobiłem jedną bitwę, ale kurde, no nie udało się zrobić jakiegoś tam zadowalającego wyniku. Tiger, wyjechał na mnie Tiger i nie miał, i no ciężko było coś zrobić, no. Dobra, jedziemy. No i co można powiedzieć na pojeździe? No, jeszcze można powiedzieć coś o wyglądzie tego pojazdu, więc no. Jeżeli chodzi o wygląd, no to czołg wygląda trochę jak hybryda BDR oraz AMX-40, potocznie zwaną kaczką. No trochę ma wieżek, nawet ma wieżę podobno do AMX-40 od przodu. No od tyłu raczej nie, ale od frontu no po prostu kopy 1 na 1 AMX-40. Kadłub trochę mniej przypomina BDR-a niż BDR, ale no troszeczkę go spłaszczyli, więc no troszeczkę podobieństw jest, no bardziej spłaszczony kurde kadłub BDR-a, więc no jeżeli ktoś kurde lubi, nie wiem, takiego typu czołgi, no to może mu się to spodobać, aczkolwiek no to jest czołg dość specyficzny, ale no ogólnie o takim porównaniu czołgu, takim podsumowaniu, no to wiadomo, zawsze będzie na koniec. Zawsze jest na koniec odcinka, więc no tak mówić do końca nie mogę, ale coś tam wam zwiedziłem, jak to wygląda. No sytuacja w bitwie wygląda nieciekawie, bo jeszcze ani jednego strzału nie oddałem. Na szczęście pancer wychyli swoją wieżę. No ile pancer ma twardą wieżę, to znaczy twardy kadłub, tak wieżę już ma mięciutką. Teraz Churchill 3. No Churchill 3 no to jest już problematyczne, bo on tutaj ma bardzo dobre działo. Spróbujemy grać na depresję działo, no. Warto powiedzieć, że Renault G1 ma w miarę dobrą opuszczenie działa, jednak no musimy uważać, bo na wieży jest duży włas, czyli garnek, który no łatwo jednak trafić i przebić. No w sumie sama wieża nie jest jakieś tam najwyższą maszyną na świecie, więc to też trzeba mieć na uwadze. Czy wychyli nam się ten pancer? Wychyla się. I strzela mu wieżę. 182, bardzo wysokie losowanie. W ogóle B1 tutaj jest obrócony, no to trzeba w B1 strzelać. Cyk. Zostaw silnik. Zostaw silnik, zostaw silnik, zostaw silnik. Kończ naszego sojusznika niestety. My strzelimy mu w gąskę, żeby może pasy się coś dostać. Skontujemy się, czy coś odbijemy. No niestety nie. Cyk. Ładnie go skończyliśmy. Tutaj 120. W ogóle sterfała trzeba zniszczyć, no. Strzelamy, kończymy. No baza niestety zostanie przejęta, chociaż miejmy nadzieję, że uda się komuś zdekapować, jednak no będzie więcej do roboty. Chociaż mi się wydaje, że się nie uda. Wydaje, że nie zdąży ten pancer. Dobra. Strzelmy ostatni strzał. I koniec. I koniec, więcej nie zrobimy. Teraz w sumie trochę żałuję, że strzeliłem w tego pancera, bo bym miał. To znaczy nie w pancera, tylko strzeliłem tego STRV, bo może by zdążył zdekapować, może by miał więcej damage, ale no trudno niestety. Niestety tak się zdarza. Trochę schrzaniłem, bo mógłbym zrobić jeszcze więcej. Może nawet przekroczyć 2000, znaczy no, zrobić 2500 nawet. No mówi się trudno, no tutaj w czasie bitwy no to zazwyczaj nie gra się racjonalnie, chyba że ktoś naprawdę jest skupiony idealnie, co raczej wątpię. Ale no, jestem człowiekiem, błędy się zdarzają. Przejdźmy teraz do raportu. Jako że to są niższe tiery, no to wiadomo, ciężej jest zdobyć MK, a jeżeli chodzi o samą bitwę, no to udało nam się zrobić 1810 damage'a oraz 3 fragi. Dał nam to medal duży kaliber oraz odznakę drugiej klasy, czyli no tak jak poprzednio, top 20% expa w ciągu ostatniego tygodnia, więc no też nie ma narzekać, więc też nie ma co narzekać na wynik. Zarobki nawet większe, bo udało nam się zrobić prawie 25 tysięcy. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to zrobiliśmy najlepszy wynik damage'a oraz expa w obu drużynach, więc na pewno zrobiliśmy dobrą robotę. No tak jak mówiłem, jakbyśmy tutaj nie zabili tego STRV-a, to byłaby szansa nawet na zrobienie 2500. Chociaż i tak to mi się wydaje nie dało BM-ki, no ze względu na to, że to są niskie tiery. Więc no, to były bitwy na Renault G1. Czas przejść do podsumowania i powiedzenia, do czego ten czołg się w ogóle nadaje. No raczej takie mówienie typowe, że ten czołg jest dobry, czy ten czołg jest słaby, słabo się tym gra. No jest po prostu bez sensu, no bo ze względu na to, że są to niskie tiery, zazwyczaj na niskich tierach gra się albo jak się jest się początkującym i się wbija czołgi, albo też żeby po prostu się odstresować od wyższych tierów i sobie pobawić, więc no będę po prostu mówił, czy czołg się nadaje do robienia misji, czy nadaje się do wbijania emek i czy nadaje się do fanów, więc no odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie, czy ten czołg nadaje się do robienia misji.
Myślę, że może się nadawać, no tak jak każdy niski tier można robić na spokojnie misję typu, nie wiem, zdobądź, powiedzmy, zrób najlepszy wynik, w obu, najlepszy, drugi najlepszy wynik co najmniej swojej drużynie pod względem damage'a czy expo, no to myślę, że na pewno na tych niskich tierach się da. No, że ten czołg w miarę sobie radzi, w miarę się przyjemnie tym gra, no to na pewno to nie będzie jakiś tam problem, nawet na wyższych tierach myślę, że można zrobić tym w miarę fajny wynik. Czy ten czołg nadaje się na wbijanie mech? No tu już bym powiedział, że nie. Ja zrobiłem na tym pojeździe 53 bitwy i zrobiłem tylko dwie pierwsze klasy. Nie Mki, tylko dwie pierwsze klasy, więc no. To świadczy o tym, że czołg ma troszeczkę większe wymagania. Dla porównania takim TVP-kiem, który jest dychą, no. Mam jedną pierwszą klasę, ale no. TVP słynie z TVP, ma bardzo duże wymagania. A piąte tiery, no to raczej nie powinny słynąć z tego, że mają wymagania jakieś tam wygórowane. O, inne porównanie, Nightmare mam 3 bitwy mniej i mam 4 pierwsze klasy, więc no Nightmare'em widać troszeczkę łatwiej te pierwsze klasy wchodzą niż tym Renault. Aczkolwiek tym też M-ki nie mam, więc no to niestety też tym będzie problem z zdobyciem M-ki na tym pojeździe. Więc no, no wbijanie M-ek raczej będzie dość ciężko, chyba że ktoś naprawdę ma sporo umiejętności, no to może dać radę. Chociaż i tak jak na czołg ciężki tego tieru, no to nie ma jakichś tam sporych wymagań. No Teyren Hey widzieliście, że ma zdecydowanie wyższe wymagania. No T1 Heavy to chyba jest jeden z najtrudniejszych czołgów na piątym tierze do zmasterowania. Chyba AT2 jest trudniejszy od tego, mi się wydaje. I Churchill. Oczywiście Churchill brytyjski, no te w ogóle brytyjskie czołgi drzewkowe mają duże wymagania strasznie. Oprócz Crusadera, no Crusader to ma jednak wymagania dość niskie. Dobra, wracając do tematu, no to mówiłem, do misji się w miarę nadaje, do masterowania raczej nie bardzo. No i teraz pytanie, czy ten czołg sprawia jakiś tam fun? No w mojej opinii, no to ani ten czołg nie ma jakiegoś tam troll działa, no nie ma jakichś tam ani dużych uszkodzeń, ani nie wiem, jakiegoś tam super DPM-u, ani super szybkiego przeładowania, żeby detrakować, więc no, działem raczej się nie popiszemy, ale nie ma jakiegoś tam troll pancerza, chociaż no czasami może coś tam odbić, tak no, jest to czołg, który bardzo łatwo przebić w dolną płytę, w górną płytę, w garnek po wieży, więc no, raczej pancerzowo nie słynie. Też tam jakiejś super wybitnej mobilności nie ma. Wiadomo, jak na czołg ciężki 5. tieru jest dość mobilny, ale no 37 na godzinę i no powiedzmy, no przyzwoita w mocną tonę, no to po prostu maksymalna prędkość trochę nam przeszkadza i nie pozwala nam na jakieś tam grę. Wiadomo, można tym grać jak medy, ale no raczej medy na tych low tierach nie mają jakiegoś tam dużego sensu, chyba że mają fajną malwę, no to już mają sens, no. Na przykład czwórki mają bardzo mocne działo, one biją za dużo. No 130 alfa na czwartym tierze, no to jednak jest no sporo, więc no. Szczególnie przy losowaniach na trójki, no to cztery strzały i te paniała, więc no. Tak to wygląda. A na piątych tierach, no 5 za 170 i mając no nie najlepszą mobilność jak na czołg średni, jak na czołg średni, a przypomnę, że to ciężki, no to. Raczej gra jak met, no to też nie za bardzo wpada w sens. Więc no ciężko po prostu znaleźć sensy tego czołgu. Może tak jak mówiłem, pod wbijanie misji, bo czołgiem gra się w miarę przyjemnie. No i to jest chyba taki typowy czołg po prostu na wsparcie dla czołgów ciężki. Nie jako taki typowy hatek, tylko że nie wiem, wspierasz hatek, ewentualnie jedziesz jako medownie, jako przełamanie. Aczkolwiek, no i tak mówię, pancerz nie jest wybitny, no jest do przebicia. Oj, trochę się przegadałem na podsumowaniu, więc no teraz szybko zakończymy. Dziękuję Wam, moi widzowie, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście oceńcie, czy taki sposób nagrywania tej serii Wam się podoba, czy chcielibyście więcej odcinków z LOL Tanków. Może macie jakieś propozycje, jaki niski tier może omówić. Oczywiście też zachęcam do ocenia filmu, czy ocenia samego czołgu. Napiszcie, oczywiście też zostawcie subskrypcję oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie pominąć następnych materiałów na kanale. Na pewno będą. No i zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy. Do zobaczenia. Pa, pa!